A jakbyś to powiedział komuś z 1800 roku, co to jest internet? Różne wiadomości, albo sam wiesz, bo ktoś cię mógł wysłać. Ej, zerwało ci się kurwa połączenia neutralne niczne? O, co to jest internet? O, to jest pytanie. Ale rowerów! Owe królestwo Mokoko! Byłeś tu kiedyś Mokoko? Ja to kiedyś jeździłem na wakacje! Nie! Najlepsze burgery serwują Mokoko z rybą! Nie, ale Mokoko widzieć dużo rowerów! O królestwo Mokoko! No dobra, jak jesteście głodni, to zapraszam, mogę wam postawić! Dobra, rozsiądźcie się gdzieś, tego... Nie ma burgerów, to są same drogie żarcia! Kurwa, że tu nie ma burgerów, do chuj! Dobra, gotówką pulpety z królika. Podoba mi się ta stylówka chmielarza. Zajebista jest w sumie. Wygląda jak taki typowy szefo właśnie do takiej ekipy, kurwa. Co tam, Mokoko? Kurwa, szefa. No już zamawiam ostatnie, co na Ronaldinho? Ronaldinho przedrzeźniać Mokoko i mówić, że Mokoko nie umie czytać. Fakalnie, Mokoko umieć czytać, kurwa. Mokoko umie czytać. Spokojnie, Mokoko, nie przejmuj się, Ronaldinho, zaraz dostanie opierdzie. Masz pierdol, Ronaldinho, słyszałeś? Masz pierdol. Co tam było? Tu zachowujcie się, kurwa! Dobra, mam jedzenie dla wszystkich was, siadać. Co ty? Nie, Ronaldinho! Ronaldinho, popieczliwo, siadaj! Nie zresz! Ronaldinho, nie zresz dzisiaj, rozumiesz? No dobra, ja mam frędki z burgerzona we wdzięku. Będziesz się stawiał Ronaldinho? Będziesz się stawiał? Nie stawiam, no tylko on mnie zczarpa za głowę, to nie ma zrobić. Dobra, zjedzmy i lecimy w trasę, bo trzeba zrobić ten parkour godzina z czasu, a potem trzeba zrobić ostatnią sesję. Wtedy wybiorę każdego do roboty następnego dnia. No nie, dobrze, ja mówię. Ja nie siedzę. Nie. Otwórzcie lepiej okno. Ale uspokajająca muzyka w ogóle. O, trzeba się odstresować przy tym wszystkim. Za chwilę możecie potknąć się, popełnić jakiś mały błąd, a nie wypadałoby popełnić błędu na parkurze. Poza tym, jak już zrobicie parkour i zrobicie ostatnią rzecz, którą wam powiem, to będę miał 30 w zanadrzu, ale to na inny dzień. Wszystko się dowiecie w czasie. Kto tu śpi na kanapie? Co jest, kurwa? Ronaldinho! Nie no. Mokoko! Jebnij go! Mokoko, pierdolnij Ronaldinho! O, co jest? Zaspałeś! Rozumiesz? Nie ma spania na robocie. Dobra, teraz słuchajcie mnie uważnie. Dobra, Mokoko, być gotowy. Tylko słuchajcie, tutaj może być mała awaria wystąpić, więc jak ktoś z was spadnie... No. To musisz sobie chwilę poleżeć i dopiero potem go zgarnę, rozumiecie? Dogrywacie się, kurde, kto pierwszy zaczyna, ale najpierw muszę wam trasę pokazać, więc patrzcie uważnie, o co w tym wszystkim chodzi. Musicie oglądać mnie z dołu, dobra? No jaka? Będę do was krzyczał jak coś. Stójcie tutaj. Dobra. Ale to robimy to wszyscy naraz? Nie, dogrywacie się właśnie, tak samo jak z pistoletami, wszyscy po kolei. Dogrywacie się. No i rzucaj kostką dla siebie, potem dla mnie, a potem dla Maddy. Dobra, kurwa. Mokoko mógł pierwszy. Co? Dobra, to dawaj, Mokoko, ty pierwszy, drugi Ronaldinho, trzecia będzie Maddy. Dawaj, leć, Mokoko. No, leć się. No, jestem ciekaw. Wiesz, a pewnie nawet do połowy nie dojdzie. No wiem, że sporo daje ta bieżnia. Oh. No nie, Mokoko, nie! Stop! Dobra, przegrałeś, Mokoko! Dawaj, Ronaldinho! Nie, co się stało, Mokoko? Może wygrasz w ostatniej turze? No już nie biega. Wow! Ale chyba się połamać. No tam po tych... Zobacz! Tędy, tutaj na dole, zobacz! Nie! O, tutaj na ten dach i musisz po tym wąskim! Wow! Po tym wąskim, no! Ja pierdolę, dobra, teraz ty, Maddy! Nie no, to co to było? Ej, no.
Ej, dobra, czekaj, Madi, czekaj, daj jeszcze raz Ronaldinho. Dobra, biegnij. Niech mu będzie, bo ja w sumie to widziałem, to było dosyć dziwne. Tam musisz ostrożnie, najpierw na daszek, a dopiero potem na ten. Tak, i się skup. O, zobacz, lecisz. Ronaldinho, uważaj, Messi za tobą. O, no i teraz została rura. No nieźle. Dobrze, Ronaldinho, złaś na dół, teraz Mali. Ja tylko zgaszę furę, dawaj, ciśniesz Mali. Dobra, patrzymy na dół. Ona jest? Już pewnie spadła. Jest, dobra. Wow! Kurwa, nic nie jest! Kurwa, ała. O, cholera! Ej, zajebiście odegrała! Ty się śmiejesz, stary? Kurde, już myślałem, że coś się stanie, ale na sesji nic nie stało, ma zadrapanie! No dobra, Ronaldinho wygrał. Yeah, that's right. Jestem królem szosy. Tak, jesteś królem parkouru. Cholera. Dobra, jedziemy teraz, kurwa, na pewno do pewnego miejsca. I będzie to trzecia rywalizacja, kto zostanie, kurwa, królem myślenia. No. Zabijamy się. Dobra, robimy tak. Czekajcie tutaj na dole. Losujecie między sobą, kto jest pierwszy. Ja was zapraszam do swojego mieszkania i wtedy zadaję wam pytanie. No to co teraz, kto najwięcej... Wy losujcie sobie między sobą, a ja czekam w mieszkaniu. Drzwi będą otwarte. Dobra. Proszę sobie Madi i daj mi sekundkę. Dobra, Madi, powiedz mi, w czym byłaś najlepsza w szkole? Z jakiego przedmiotu się wyróżniałaś? Z chemii. Tyka. Dobra. Proszę, wybij mi 3 zasady dynamiki Newtona. Co kurwa? Ja się nie znam na tym. No 3 zasady popularnego dynamiki Newtona, no. Kto to jest Newton? No bo taki słynny festyw Los Santos. Nie mam pojęcia. Pierwsza zasada dynamiki Newtona. Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. No przecież miałaś to pewnie w koledżu. Nie miałam. Dobra, teraz będzie trochę wiedzy o społeczeństwie. No proszę cię, Madi, opisz mi, co to jest przyjaźń. Co to jest przyjaźń? To jest relacja łącząca dwie osoby. Ej, dobrze. Dobra, a kto jest tym ojcem założycielem Chamberlowski w 90? Kto wypuścił pierwszy kawałek pod tytułem Dziwna kupa? Pewnie ty, Diamond. Płot. Wuja. Wuja wypuścił kawałek Dziwna kupa? Tak, to jest jeszcze jak w wózku. W wózku jest tak, śmigał w wózku. No dobra. Dobra, proszę, żebyś wstała. No i teraz musimy sprawdzić, czy nie masz żadnej ściągi. Dobra. Rozbieraj się. Nie, no dobra, żartowałem, ja spokojnie. Nigdy w życiu. No, dobrze, dobre zachowanie, tak trzymaj, Madi, zawołaj następnych uczestników. A im też każesz się rozbierać? Nie będę się kazał Jest mobbing. Wszędzie mobbing. Ej, przecież żartowałem, no. Mobbing? Dobra, sadaj. Imię, nazwisko, pseudonim operacyjny, ile masz lat, jaką szkołę skończyłeś? Nazywam się Paul Tukok, pochodzę z Kambodży, mam 32 lata, moja ksywa to King Kong, Utas od mojego nazwiska, Ronaldinho i król Kambodży. Skończyłem wyższą szkołę bezpieczeństwa w Kambodży. Mienia Aureola. Dobra, teraz słuchaj, za chwilę zadam pytania. Myślę, żebyś mi wymienił pozytywne i negatywne skutki najważniejszych skutków wypraw krzyżowych czy w nawiasie krucjat. No czyli jak była kiedyś wyprawa krzyżowa na Stanley Bay na początku naszej ery, no musimy wymienić najważniejsze pozytywne i negatywne skutki kurwa krucjaty. Pozytywne skutki skutków? No, najważniejsze skutki wypraw krzyżowych, tak? No i wymienij pozytywne i negatywne rzeczy. Było mniej osób, tak? Tych złych. No prawda, nie? Najwięcej tych dobrych. Aczkolwiek no zabijanie jest złe, więc to też było złe. Co tam się jeszcze działo? No słuchaj, no... No tak, no ogółem to wszystko, nie? Jakby no wiesz, no... To tak nie może być ogółem. Jeżeli już wiesz, o co mi chodzi, nie? No, jakby wiesz, no... To w ogóle zapytanie jest. A jak kurwa zrobiłbyś sobie 0 ósemki? Nie? Ja myślałem, że to 0,60 gram, bo 0 ósemka pierdolił, to ile masz kurwa gram? Co, czekaj, 0 ósemki po 60, tak, woreczków? No, to ile byś miał gram, no?
No czekaj, no to jest 5, to jest 1, to jest 2 razy 6, 12, czyli to by było 48 gramów chyba. Nie jestem dobry z matematyki. Dobrze. Dobrze, co powiedział. A jakbyś to powiedział komuś z 1800 roku, co to jest internet? Mogłeś tak chodzić tymi niewidzialnymi dróżkami, tylko do innych osób wysyłając im jakieś różne wiadomości, albo sam, wiesz, bo ktoś cię mógł wysłać. Ej! Zerwało ci się, kurwa, połączenia neutralne niczne? Co to jest internet? No to jest pytanie. Dobra, zapraszam następnego uczestnika! Szefa, ta baba pierdolić głupota jaka. Ile to 2 plus 2? Może no. Jakaś mała podpowiedź? No, zastanów się, to tak jakbyś miał 2 rowery? To ile z 2 rowerów miałbyś łańcuchów na szyi? Z 2 rowerów? Łańcuchów? No. No, łańcuchów to 2. No, a jakbyś miał jeszcze 2 rowery, to ile miałbyś łańcuchów? 4. No, to jedno jest 2 plus 2? 4. No. Szefa. No? Bo baba wylecieć jakaś zapłakana stąd. Zapłakana? Ona mówi, że szef chce cię rozbierać. Nie, tam mekebę, kuku, gdzie ja rozbieram? To było, wiesz, to było podświadome pytanie, no. No, ale szef widzieć teraz, żeby nie ufać, że ona się wygadać. Coś tam stało tego. Dobra. Kuku, no nie będę owijał w bawełnę, no. Powiedz mi, kurde, ten. Co ty sobie myślisz, kurwa, gdzie ty się wynisz w przyszłości, Mukuku? To Mukuku widzieć się wanna z dolarami, a później, jak Mukuku się znudzi, to Mukuku na Uniwersytet Fizyka Kwantowa wykładać. Fizyka kwantowa? Ty w ogóle wiesz, Mukuku, co to są za zasady fizyka kwantowa? Oczywiście, że tak. Mógł mieć odlokowane czakry od dzieciaka, od maleńkości. Dobra, kurwa, zdałeś. Mógł wiedzieć. Mógł kapica, Mógł. Siła, wytrzyj się, Mógł, tak jakbyś był w dżungli. Siła. Siła. No, dobrze, Mógł. Dobry, Mógł, żołnierz mój, Mógł. Dobra, bo tego odsiadł, mam kurwa kamerę od internetu. Chodźmy tam zaprosić. No. Mari, jesteś już tutaj, Mari? Są wyniki, tylko Ronaldinho wcięło, ale Mukuku znał test. Jest! Mukuku wiedzieć, że najlepszy Mukuku wiedzieć. Co? Głośniej trochę. Że co? Możesz powiedzieć głośniej? Powiedział, że jestem głupią babą. Co? Nie, nieprawda, Mari, Mukuku tak nie powiedział. Mukuku, nie mówić tak. Pierdol się, to i te twoje czakry. Dobra, spokojnie, nie kłóczy się. To my, my tutaj się, kurde, nie będziemy zaraz zakumplowywać i tworzyć jakieś relacje, tylko my tutaj jesteśmy w robocie, ja po prostu musiałem wyłonić najlepszych. Madi, nie obrażaj się. Jakby to temu rozebraniu tylko się szło o tym, że jesteś w porządku dziewczyną. Ja wcale nie chciałem cię widzieć taką lasa. Tak właśnie stałeś ten egzamin. Mógł umieć. I co da? A to by coś się odjebało, Ronaldinho, wróciłeś do 1800? Słuchajcie, nie uwierzycie, kurwa, zadałem mu pytanie. Ty, jakbyś miał opowiedzieć komuś z 1800, co to jest dla ciebie internet, to zaczął mi opowiadać i zniknął. Chyba wrócił, kurwa, z 1800. O, witamy w cywilizacji, kurwa, Ronaldinho.